Wady i zalety podsufitek aluminiowych. Podsufitka, podbitka dachowa, jest elementem dachu, który może posłużyć do tego, by w estetyczny sposób wykończyć okap dachu. Pomimo tego, że nie jest to obowiązkowy element dachu, coraz więcej osób decyduje się na zastosowanie podsufitek w swoich dachach. Jednym z materiałów, z których można wykonać podbitki, jest aluminium. Poznajmy najważniejsze właściwości podsufitek aluminiowych, sposób montażu, a także ich wady oraz zalety. Podsufitki aluminiowe, najważniejsze informacje. Podbitki wykonane z aluminium są szczególnym rodzajem podbitek metalowych. Blacha aluminiowa pokrywana jest specjalną powłoką ochronną, która może być z poliestru, poliamidu lub anodowo-tlenkowa. Podbitki aluminiowe dostępne są w wersjach gładkich oraz perforowanych. Wersje perforowane wyposażone są dodatkowo w specjalne otwory wentylacyjne. Te otwory umożliwiają zachowanie ciągłości przepływu powietrza, czyli wentylację dachu. Zaleca się stosowanie jednej podbitki perforowanej na dwie gładkie. Podbitki z aluminium dostępne są w usystematyzowanych wymiarach, choć ich długość może być różna. Najdłuższe podsufitki mogą osiągać 6 metrów, a ich grubość to 0,6 mm, natomiast ich szerokość może wynosić 100 mm, 150 mm, 200 mm lub też 300 mm. Panele aluminiowe w podsufitkach mocuje się na zatrzask w specjalnie przygotowanych szynach montażowych. Szyny te wykonuje się z odpowiednio wyprofilowanych, ocynkowanych blach stalowych. Odległość pomiędzy szynami nie może wynosić więcej niż 1 metr. Z aluminium wykonuje się również listwy wykończeniowe, kątownik i listwy ozdobne. Podbitki aluminiowe, zalety. Podbitki aluminiowe mają wiele mocnych stron. Wśród najważniejszych zalet podsufitek dachowych wykonanych z aluminium należy wymienić. Wyróżniają się lekkością konstrukcji. Tego typu podbitki charakteryzują się wysoką trwałością i długą żywotnością, dzięki czemu jest na nie zazwyczaj udzielona długa gwarancja. Podbitki aluminiowe są stosunkowo łatwe w montażu. Jako że pokryte są odpowiednią warstwą ochronną, nie wymagają dodatkowej konserwacji i nie są narażone na działanie korozji. Charakteryzują się odpornością na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne, nawet te najbardziej niekorzystne. Dużą zaletą podsufitek aluminiowych jest także stabilność wymiarowa, dzięki czemu łatwo wykonać plan takiej konstrukcji. Kolor nie wyblaknie z biegiem czasu, dzięki czemu mogą stanowić doskonałe wykończenie na wiele lat. Podbitki aluminiowe charakteryzują się dużą sztywnością. Podbitki aluminiowe, wady. Jak każde rozwiązanie stosowane w budownictwie, tak i podsufitki aluminiowe poza zaletami mają także swoje wady. Wśród nich wymienia się przede wszystkim, mogą mieć mniej walorów estetycznych w porównaniu do podsufitek drewnianych czy wykonywanych z PCV. Aluminium jest materiałem, który może być podatny na wyginanie. Jest bardziej elastyczny od blachy stalowej, drewna i tworzyw sztucznych. Dosyć wysoka cena. Podbitki dachowe wykonywane z blachy aluminiowej są droższe od tych wykonanych z blachy stalowej. Aluminium jest materiałem droższym od stali. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.